do Mateusza Furmana. Furman. Furman wrzuca w pole karne. Teraz Kaniecki krzyczy moja. Dobrze. I wypiąstkował piłkę jeszcze tutaj Furman. Furman do środka. Ale teraz zobaczymy, groźna sytuacja. Po krótkim rogu uderzał Mateusz Furman. No tutaj chciał zaskoczyć bramkarza Sokoła Konsport Aleksandrów. Ale wykazał się super interwencją. Kaczmarek. Kaczmarek w pole karne. Tutaj wyskakuje Dawid Cempa. Andrzej Kacper Czajkowski wypuścił piłkę z rąk. Jednak teraz szansa dla Sokoła. Cempa, Cempa, Dawid Cempa. Aj. Do Pawła Kaczmarka. Mamy rzut wolny dla Sokoła, bo zdecydowanie był przed polem karnym faulowany Dawid Cempa. Faulowany z tym, że sędzia wcześniej zastosował przywilej korzyści, ale była strata, cofnął piłkę do stałego fragmentu. 17. minuta meczu, szansa na zdobycie gola przez Sokół Konsport Aleksandrów. Cempa, Cempa! Jest! Jest! Bramka dla Sokoła Konsport Aleksandrów. Brawo. A zdobywa ją Dawid Cempa z rzutu wolnego. Cieszymy się bardzo. Mamy 1-0 dla drużyny gości. 16. Świetnie minuta. To zrobił piłka jeszcze. Artur Gieraga. Gieraga, tutaj długa piłka na Bartłomieja Maćczaka. Bramkarz zdecydował się opuścić. Teraz z daleka uderza na bramkę. Jest! Dawid Cempa, mamy drugiego gola dla Sokoła Konsport Aleksandrów. Takie bramki strzela się bardzo rzadko, ale świetnie to wykorzystał Dawid Cempa, bo to była taka odległość, gdzie rzeczywiście musiał się skoncentrować na tym, aby trafić w ten prostokąt, który był naprzeciwko niego. Paweł Kaczmarek. Kaczmarek w pole karne i trzecia, mamy trzecią bramka, jest! Gola. Dawid Cempa. Dawid Cempa strzela hat-tricka. Świetne podanie Pawła Kaczmarka. Bardzo dobrze to wykorzystał Dawid Cempa. 3-0. Michał Kosyk, ale na krótko rozegranie przed pole karne. Teraz uderza z numerem 11. No i niebezpieczna sytuacja. Mateusz Furman. To była dogodna, doskonała okazja, aby strzelić gola. Do Dawida Cempy. Kaczmarek, Kaczmarek w pole karne. Tutaj piłka minimalnie minęła Dawida Cempę. Dawid Cempa, tutaj świetne zgranie do Rozwandowicza. Rozwandowicz w pole karne. Rozwandowicz, bardzo dobre zagranie. Jeszcze Kaczmarek przed pole karne. Rzut wolny. Cel był postawiony jeden. Chcemy bardzo awansować do tej wyższej ligi. Próbujemy już po raz trzeci. Poprzeczka. Próbujemy już po raz trzeci i mam nadzieję, że spełnimy oczekiwania i ten cel postawiony przez zarząd sponsorów zostanie zrealizowany. Denert. Denert w pole karne uderza bezpośrednio, ale wszyscy się cieszą, tak, na trybunie, bo Dawid jest niezwykle utalentowany, jeżeli chodzi dobre o podanie. O piłkarską technikę. Rozwandowicz. Szarpak, Szarpak. Gol! Dla brawo, Sokoła. Kuba! Konsport Aleksandrów, tym razem na listę strzelców super wpisuje się rozegranie. Jakub Szarpak. Bardzo dobre podanie tutaj było do Kuby. I Kuba, nie zastanawiając się, uderzył mocno piłkę po długim rogu i mamy 4. bramkę dla drużyny gości. Przed okazją staje znicz biała piska, rzut wolny dla drużyny gospodarzy i teraz piłka nad poprzeczką. Będzie miał możliwość grania w wyższej lidze w barwach Sokoła. Teraz szansa dla Sokołaka, jest prośba Sarafińskiego. Sarafiński pokazał, dobre podanie. Zagrał teraz Rozwandowicz. Rozwandowicz, pusta bramka, nie, a jednak Kuba. Boczna siatka. Nie trafił. Ale super zagranie, naprawdę. Bardzo dobre zagranie tutaj było Mateusza Brozia. Jeszcze wychodził Dawid Sarafiński, jednak zdecydował się zagrać tutaj do Rozwandowicza. Minął bramkarza, natomiast pozostało tylko trafić do pustej bramki. No tak się zdarza, na szczęście prowadzimy 4-0, także o tej sytuacji możemy szybko zapomnieć. No zobaczymy, jak rozegrają to teraz. Ślęzak z daleka mocno, bardzo mocno uderzy.
Teraz szansa dla Znicza Biała Piska. Tutaj było zamieszanie w polu karnym. Firma Bradwood. Tak, oczywiście, tak jak już... Oj, groźna sytuacja, ale super, Bartek Kanicki. Tak jak już nieraz wspomniałem... A robimy coś pod tytułem walkę o awans o Ligę Centralną. Dziękujemy bardzo. To tyle z Białej Piskiej. Sokół wygrywa 4-0. Słyszymy się teraz i widzimy w Aleksandrowie Łódzkim na meczu z ŁKS Łomża. Michał Kiński. Do zobaczenia. Paweł Kośla, do widzenia.